Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę speedruna. Przypomnę tylko, że gram na 10 minut, komentuję ruchy. No i mamy magiczną barierę przekroczoną, czyli ranking 1000. Te partie powinny być już takie ciekawsze, mam nadzieję, mniej podstawek. Ale zanim to małe pytanie do Was, drodzy widzowie. I proszę o komentarze pod tym filmem i sugestie. Otóż planuję zrobić taki darmowy kurs szachowy, mini kurs, żeby było jasne, nic takiego bardzo wielkiego, ale taki krótki poradnik kursowy wideo na poziomie 5, 4 kategorii, może 3, czyli to są takie odpowiedniki do rankingu mniej więcej 1600 w internecie, może 1700, które by pomogły osobom bardziej zrozumieć szach, ewentualnie poprawić ich grę. Ja mam jakąś oczywiście koncepcję, bo to nie jest tak, że nie mam, ale chętnie zasugeruję się Waszymi podpowiedziami, co w takim kursie mogłoby się zawrzeć. Jakie macie swoje bolączki, pytania czy jakieś problemy? Jeżeli napiszecie mi w komentarzach swoje takie sugestie, będzie mi łatwiej skleić i dopasować, będzie mi łatwiej skleić ten kurs i dopasować wasze problemy, które będę mógł spróbować rozwiązać. Przypominam, to będzie kurs darmowy całkowicie dla moich widzów, no i nie tylko dla moich widzów. Mam nadzieję, że to pomoże wam w lepszej grze i zrozumieniu. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Jeszcze nie wiem, kiedy ten kurs zrobię. Zależy, ile będzie tego materiału, ile będzie tych sugestii. Mam nadzieję, że go jeszcze zrobię w wakacje. Tak planuję. No, tak jak już mówiłem, mam pewną koncepcję, ale chętnie się zasugeruję waszymi podpowiedziami. Także piszcie śmiało jak najwięcej sugestii. To jest bardzo pomocne w budowaniu ciekawej treści, mam nadzieję, i w... Po prostu wy macie problem, ja staram się go rozwiązać. Prosty układ. To taki mały ukłon w waszą stronę. Poza tym, zdradzę małą sprawę, jeszcze we wrześniu szykuje się coś wielkiego. Niektóre osoby są już wtajemniczone, także, ale to może tyle. Dobra, dzięki za wszystkie komentarze i lajki i lecimy z tematem. 984. Mamy jeszcze gościa z takim rankingiem, ale to nie szkodzi. Już powoli będą się pojawiały osoby na pewno z rankingiem wyższym. E4, E5, D6. Proszę bardzo, gramy od razu D4. Atakujemy centrum, nie będziemy się tu w ogóle patyczkować. F6! What the co, what the jak? Dobra, gramy goniec C4. F6 jest ruchem fatalnym. Fatalnym. Nie można tak grać, to chętnie wykorzystujemy, robimy roszadę, po prostu szybki rozwój, jeżeli wybicie do końca, to się fajnie komponuje. Dobra, gość widzę, że tutaj planuje mi zrobić kuku w tej sytuacji. Jak zagrać? No wybić nie mogę, przepchać nie chcę, C3 zagrajmy, jeżeli wybiję, no to będę chyba musiał wybić pionkiem w ogóle, żeby tu trzymać cały czas na D4. Chociaż kusi mnie zawsze takie koncepcje jak bicie i na przykład bicie i szach i potem tutaj i jakieś tam opcje. Tak, myślę, że zrobimy również. Dobra, tak poszło, no to idziemy tędy. Zbijamy. Hetman E7, skoczek na C3, bronimy, a tutaj absolutnie grozimy wjazdem skoczkiem na D5, słabe pole na D5, wykorzystujemy to bardzo mocno i już. I tyle. Jeszcze wracając do tamtego darmowego kursu, moi drodzy, tylko nie piszcie mi, żebym robił, jak się poruszają pionki i skoczki, to już mam zrobione, czyli takie totalne podstawy są zrobione. Raczej coś takiego bardziej ambitniejszego, to tak w woli ścisłości. Dobra, gramy skoczek D5 od razu z atakiem, liczę na wybicie i wieża E1 będzie pozamiatane, ale prawdopodobnie przeciwnik to widzi. Już na tym poziomie rankingowym, tak jak zauważam, to goście tutaj raczej to zauważają, więc tak łatwo nie będzie i dobrze. Trochę to pozwoli nam grać ambitniej i starać się dopasować, starać się nasz poziom podnosić. Goniec F4, tak sobie zagrałem figurką, dlaczego by nie? Może jakieś opcje się pojawią typu E5. H3 oczywiście mogę też próbować. Skoczek A5, myślę, że ruch, który nie daje tutaj za dużo dobrych opcji dla czarnych. No gram gońcem na D3, po prostu sobie schodzę. Może być zagrane oczywiście C6, to zagramy sobie tutaj, odpędzimy. Zobaczcie, że ja sobie cały czas tymi figurami próbuję grać.
Okej. No dobra. Tak po prostu. Aj, mogłem chyba tak zagrać jednak, żeby z tym atakować, przerzucić potem gońca na C3, ale dobra, już poszło. Teraz będę próbował grać po prostu H3. Skoczek w ogóle nie może zagrać, bo dostanie tutaj plombę na F6. No zobaczcie, tak się też dzieje. No niby mnie troszkę przeciwnik pionkami postraszył, ale dobrze, to zawsze pokazuje potem słabości w obozie przeciwnika. Każde wyprowadzenie się pionkiem powoduje jakieś słabości. Więc mam bardzo taką pozycję standardową. I H3. Od razu tutaj odpędzamy. Jeżeli goniec, to G4. Dlaczego by nie? Mogę też oczywiście tutaj walnąć. Mogę też zagrać E5. Czekam, aż on również zbije. Nie ma problemu. Skoczek odbija. Zobaczcie, czarne nie mają roszady. Figury stoją w miejscu jeszcze. A ja już sobie działam tutaj swoją armią i elegancko tutaj staram się przeciwnika wypunktować w rozwoju. Czy on już jest wypunktowany? Teraz trzeba to wykorzystać. Dobra, poszło bicie. Teraz jeszcze nad tym myślę, ale chyba nie ma sensu. Bijemy tutaj. Herbatka, udatka. Okej, mogę tak zagrać i zbić tutaj. Wieża E1. Wprowadźmy wieżę do gry. Z odsłony za chwilę będziemy tutaj mocno atakować. Już się pojawiają opcje typu goniec G5, bicie, skoczek D6 z podwójnym szachem. Czyli taktyka się zaczyna. Oj, 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 oj. To bijemy tutaj. Chodzi o to, że po wybiciu mam zagranie takie i biorę hetmana. A po wybiciu tutaj zawsze mogę tak albo gońcem. Gońcem chyba nawet lepiej, bo z odsłony znowu będę groził opcją. No a po wybiciu już temat znacie. A przy okazji wziąłem pionka, jeżeli tam król zrobi sobie roszadę czy coś, no to zbiję na przykład nawet na F6. O, dokładnie, przeciwnik tutaj się dał złapać w proste taktyki. Szach podwójny, moi drodzy, podwójny szach. Bardzo boli. Oj, takie rzeczy to bolą. Poddał partię i super, cieszę się najbardziej się. Najbardziej się cieszę. Chodzi o to, że nie tracił czasu. Okej, mamy C6, obronę karokan. Dobra, będzie D5, będzie. Zagramy sobie wariant zamknięty. Goniec F5 się szykuje i przywalimy H4. Co to się tutaj stało? To od razu C4. Będziemy atakować centrum. Skoczek do góry, goniec wychodzi, roszada, proste rzeczy. Goniec G5 zbijał hetmana. Hehe, to by było za łatwe. Ale wyprowadzanie fi. What? Skoczek. F6? Wydaje mi się, to nie jest dobry ruch. Skoczek zbijać. Zobaczcie, mam opcję hetman H5 od razu. Więc on musi skoczkiem wyjść. A ja sobie rozwinąłem figurę przy okazji. Dobra, skoro tego chcesz, tak też i będzie. Teraz tak, bo na przykład po takim ruchu hetman H5, G6, bicie, skoczek tu, hetman na przykład tutaj. Jak wybicie, to bicie wieży na koniec. Można w ten sposób. Ciekawe, czy gość dostrzega taki ruch. 1045 w ogóle. Dobrze, dobrze. Cieszę się, że przeszliśmy przez ten etap od 400 rankingu i jesteśmy już na etapie właśnie powyżej 1000. Już to powtarzałem, ale powtórzę jeszcze raz i tutaj te partie będą już takie, myślę, że w miarę, jeśli chodzi o moich widzów, bo ostatnio zrobiłem też ankietę. Dzięki w ogóle za ankietę i za spore zainteresowanie. W większości pisaliście, że macie ranking między 1000 a 1400. Najwięcej osób jest takich właśnie w tym przedziale. Dobra, więc atakujemy bezlitośnie. Hetman H5. Przeciwnik dał ku temu szansę, więc po takim ruchu oczywiście bije tu. Po odbiciu bije wieżę. A jeżeli skoczek zaatakuje, no to będę musiał zagrać po prostu hetmanem. Może tu nawet. W tym wypadku. Bo już na H3 nie mogę, bo E5 dostanę. No ale tutaj się wszystko ładnie trzyma. Po prostu tutaj już jest przegrana czarnych. Mimo, że nie mam rozwoju skończonego, to po prostu te figury działają tak dobrze, że zdobywam materiał i tyle w temacie. Okej. Ciekawe. Czy biorę wieżę z szachem. Już w ogóle jeszcze król pójdzie tam na E6, D8, to dostanie goniec G5. I po robocie. Okej, dobra, zagrał inaczej.
lepiej zagrał. A mogę zbić tak przecież, z szachem i bronić skoczka i kolejny skoczek jest do wzięcia. Oczywiście ja nie chcę brać tutaj teraz nadmiar figur, to mnie aż tak mocno nie interesuje, ale bardziej mnie interesuje, o zagramy tak, żeby na koniec nie dał szacha. Bardziej mnie interesuje teraz zakończenie rozwoju. Goniec musi tak pewnie zagrać, no król jest tu ściśniony strasznie. Zastanawiam się teraz, żeby zagrać tak, jeśli zbije, to po prostu tutaj. Pozwolimy mu na jakieś wymiany. Coś tam pozwolimy. Goniec F4? O, to super. To tak. Jeśli zbije hetman, to bijemy na E7. Król zbija, skoczek G6 i odbijamy na F4. Proste zabiegi taktyczne. Znowu przewaga materialna. Skoczek z H8 stał się tutaj potworem. Zrobił swoje, wraca, zdobywa, odbija i tyle. Już mogę ruch deklarowany zrobić w razie tutaj misklików. No okej, skoczek wychodzi, to my też wyprowadzamy. Może tędy wyjdę, żeby wejść tutaj. O, to będzie lepsze, żeby pilnować pola E5. Oczywiście ruch E5 może być zagrany od razu, na co przystaniemy i zbijemy od razu oczywiście. I nawet mogę, a może goniec E2, żeby zrobić roszadę albo zagrać gońcem, żeby nie psuć sobie tutaj struktury po ewentualnym wybiciu. Zrobimy sobie po prostu roszadę. Czemu nie? Już nawet nie chodzi o bezpieczeństwo króla, tylko ten król w centrum tam niewygodnie stał, trochę dekoordynował figury. Tutaj zagramy sobie teraz w ten sposób, jeżeli wybicie, to szybkie wybicie, jeżeli tak, taka zwierza E1, wymiana ostatniej ciężkiej figury. Proste rzeczy. I w ogóle tutaj przewaga jest ogromna, co? Wieża i goniec. Ok, wybijamy. Czasami przy tak dużej przewadze figur można spróbować oddać te figury z jakiejś tam pionki, żeby uprościć grę, na przykład na D5. Ale tego na razie nie zrobię. G3, H4, wieża E1. Nie ma takiej potrzeby, wszystko się pięknie trzyma. Wieża E1, proszę bardzo. Raczej taki ruch zostanie zagrany. To go sprowokujemy gońcem tutaj, jak wybije to tam i weźmiemy wieżę. O, zbił! Jestem zaskoczony. To hop. Damy szacha, weźmiemy pionka. Mogłem też oczywiście wziąć na C6, a to bez znaczenia. No i do góry pionek. Tak zagramy jak tutaj, to tutaj będzie opcja mata nieuchronnego. O właśnie, partia się kończy za chwilę. Dobra, lecimy dalej. 1017. E4. Jeszcze jakieś tu mnie interesują takie, a może obrona francuska. Znaczy ja za bardzo nie polecam grać chyba Francuza. Trudny debiut, ale debiut jak debiut oczywiście, jak komuś pasuje. Wymienił. No nie, wymienny Francuz. No to białe nie mają pojęcia chyba, o co chodzi w szachach. Jak ktoś gra białymi wymiennego Francuza, to znaczy, że mało ambitnie podchodzi do sprawy. Tutaj czarne po prostu wyrównują bez problemu. I grają sobie proste szachy. No hetman E2 w ogóle szacha widział i go dał. Nie ma znaczenia żadnego. Okej, okay. Zwykłe wyprowadzenie figur, roszada, wieża E8, szach i tak dalej. Hop, hop, hop. Straszymy wieża E8. A niech się boi hetman. Oczywiście, można i gońcem wyjść, i skoczkiem, i C6 zagrać, B5 planować. Zresztą taki szturm pionków tutaj na skrzydle będzie całkiem okej. C6 jest okej. Ojejku, przeoczyłem goniec na G4. Za szybko zagrałem, a widzicie. Może jeszcze będzie okazja. Może tego gość nie zauważył. A też zagrałem jak gość... O, właśnie, nie zauważył. Goniec G4 i hops. Wieża wzięta. To jest, widzicie, wieża E8 dała radę, sprowokowała hetmana do błędu i wyjście od razu ostatnią figurą, jak najszybciej. Tutaj może nawet zagramy. O! Miło. Skoczek niech będzie. Gońcem również było spoko, ale chyba skoczek na E4 jakieś. Tutaj po prostu wymieniamy. Goniec, co? Nie ma sprawy. Goniec B4, jak tak, to tak. Szachy są czasem proste.
Tutaj będziemy grozić potem na e1. Co? To tutaj. Tutaj. Wchodzę hetmanem, daję mata. Chyba, że pójdzie tędy. Nie poszedł. Dobra, mamy mata. Nawet. Ok. Lecimy sobie dalej. Posunięcie E4, 1049. Fajnie, już zawodnicy są powyżej 1000. F4, jedziemy ostro. Ciekawe, jaka tu będzie reakcja. Bicie. I słusznie. Goniec C4, król F1. Oczywiście po hetman H4. Nie poszło. Tak, skoczek C3, żeby bronić tu, żeby bronić tu. W ogóle po takim zagraniu zastanawiam się, a to już nie muszę się zastanawiać. Skoczkiem wezmę. Jeżeli tutaj, to hetman E2 zagram. Teraz to już ma sens. Zresztą gambit królewski jest na tyle ostry. Ale zaraz, no przecież zdobywam figurę, co? No szach tutaj nic nie zrobi, bo gram tak. I D3 grozi, skoczek grozi, wszystko grozi. Po figurce. Szósty ruch i po figurce. W ogóle, bo nie można tak zagrać. Na tym polega problem, bo skoczek broni tego pola. No to tutaj oczywiście. Najpierw z szachem. Bez dwóch zdań. Jakieś D4 jeszcze wrzucimy. Przy okazji będziemy męczyć przeciwnika. Ok, D4 wrzucimy od razu. Goniec się otwiera szybko, skoczek na F3, wszystko dobrze działa. O! Ciekawe podejście, biorę gońca, on prawdopodobnie chce mnie tutaj w pułapki zapędzić, grając wieżą na E8, ale przyjmujemy to wyzwanie, bo mam skoczek, dobra, tu bijemy hetmanem oczywiście, bo nie mogę gońcem, bo wieża E8. No tu się trzyma wszystko. W ogóle powierza szach, może król F1 w ogóle zagrać. Ja jak hetman tutaj. Dobra, król F1. To jest dobre posunięcie na pewno. Wieża D8. Mogę też oddać tam, nie muszę. Wrócę, żeby pilnować na D1, bo jeszcze maty będą groziły, więc raczej będzie odejście. Tutaj się broni, tutaj się broni. Gońcem zbijemy. Wieża E1 trzyma, skoczek trzyma, więc mata nie ma. Dobra, myślę, że kusi mnie tutaj. Widzicie co? Dla treningu po prostu wybiję, uproszczę grę. Mam dwie figury więcej, mogę sobie jedną oddać. A wymiana hetmanów bardzo upraszcza pozycję. Oczywiście nie było to konieczne, ale... Aha, nie zbił. Może się bał jakiejś pułapki, której nie było. Albo z rozpędu po prostu zagrał. Dobra, wracamy tędy. Aha, wieża F8, dobra, skoczek, on to zagra tak. Nie ma sprawy. Co? No to już teraz w ogóle nie tracę figury. No to tak. Aha, jeszcze wieżą mogą zagrać, bo mata na pewno by nie dostrzegł. Jak nie widział już bicia wieży na E8. A to jest też taki odruch, taki nawyk wyjścia królem, żeby jednak te figury grały. To... Normalne takie, żeby król od razu do centrum szedł. Czy do centrum, pokazuje w bok. Dobrze. Szacha mogę dać. Tutaj skoczka atakujemy, a potem tak. No dobra. A już wezmę tego skoczka, już mnie po prostu denerwował. Tak mam tych figur całą masę. Dobra, poddał, widział, że już jest ciężko. Lecimy dalej. Proszę bardzo, mamy przeciwnika z Izraela.
jest e4. To może karokana tym razem my zagramy. B3. D5. Gramy normalne szachy. Chyba ta koncepcja z końcem nie jest trafiona. Ten goniec tu raczej nie będzie dobry. No chyba, że D3 zagra później, ale D4 go zablokuje. Co? Dobra, męczę go od razu. Zagram D4. Skoczek wejdzie tutaj. Ten goniec będzie chciał się rozegrać tu. To będzie na pewno dobry nacisk, bo goniec będzie naciskał, więc w ogóle poskoczek E4, A6. Uważam, że ten ruch A6 jest bardzo dokładny i dobry. Co? Biorę. Ja czegoś nie widzę, czy jakieś gambity tu się pojawiają. Po prostu wziąłem pionka. No zdążę wrócić. Co? Biorę. Pewnie taki ruch chciał zagrać, ale to jest tu. O, Matejko. Jeszcze podstawiają ludzie. No dobra. O, dobrze. Partia szybko się skończyła. Lecimy E4. 1094. Już prawie 1100 mamy tutaj gościa. Fajnie. No i jaki ruch teraz, panie kolego? No to F4. Znowu zagramy gambit królewski. Dobra, tu wybić nie mogę, bo dostanę szacha i będzie problem, więc skoczek. Skoczek na F3. Bronimy. Co? Przypuszczam, że takiego ruchu nie widział. O, taki ruch zagramy. Chodzi o to, że wymuszamy jakieś bicie i idziemy pionkiem na E5. O tak, to uwielbiamy. To uwielbiamy. Gniecenie przeciwnika z tempem. Ojejku. Piękna sprawa. I masz tutaj posunięcie D5. Jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej. Skoczek, uciekaj stąd. Naprawdę? Skoczek tu nie działa przecież dobrze. No dobra. Bijemy na F4. Myślałem, że już wróci na B8. D6 w porządku, w porządku, w porządku. No to co? Chyba skoczek C3 po prostu. Jak wybicie, to wybicie. Skoczek tutaj, goniec tutaj. Pinujemy pionka, za chwilę go tam możemy odpędzić. Mówię o skoczku B4, czyli tym. I tutaj po tym ruchu mam też opcję na szybką ruszadę. Zresztą on też, no dobra, trochę się może wykaraskał, może czegoś ja tutaj nie docisnąłem. Może nie, może trzeba było też tak grać, ale to są, wiecie, takie szachy szybkie. Nie zawsze gra się super dokładnie. Chodź tutaj, i tak jest dobrze. Sprytnie gra gość. Bardzo ładnie zagrał. A tutaj, nie zagrał ładnie, przecież na F7. Hello. Wierzę, nawet pozwolę mu tu zbić na C2 z szachem. Po prostu król pójdzie tutaj, a ja uderzę sobie tam na F7. Tylko jeszcze zobaczę, czy gońcem, czy skoczkiem. Chyba gońcem w ogóle z szachem. Skoczek zagra tu, ale coś już kumają tu zawodnicy. To już jest gra całkiem ciekawa. W ogóle C7 też przywalę, żeby ten pionek tam postraszył nieco. Wierzę, na jeden by się jeszcze bardzo przydał. Dobra, wszystko się powinno zgadzać. Okej. Zderoszujmy najpierw króla. C7. Ten pionek to będzie taki pionek. Zobaczymy, może jakąś karierę zrobi. Niech on sobie tam postoi, bo skoczek tutaj męczy. Teraz odejście królem na C1 będzie dobre, bo będziemy atakować skoczka. Może wieża F1 w ogóle tutaj na króla. Będziemy sobie napadać nieco. O, ciekawe, ale zaraz tutaj mam chyba taki ruch. Chwila. Tak zrobimy. Skoczek zbije, tu mi wisi goniec. Mogę zagrać tak, bo wezmę sobie tutaj. Może być takie zagranie, to wtedy biję tutaj. Dobra, taktycznie się wszystko zgadza. Pionek jest groźny. Gra gitara.
Zostałem w takim zamieszaniu. Zobaczcie, pionek C7 będzie karierę robił. O, ciekawe. Chyba podstawka. No ale taki pionek C7 stał niestandardowo, prawda? I od razu, zobaczcie, przeciwnik się pomylił. Dobra, to wszystko widzę. Wieża F1. Mam odejście gońca z odsłony. A, tu jest wieża więcej. To jest już chyba dużo, co nie? Szach. Mogę wziąć tu. Mogę wziąć tu. Wszędzie można brać. A, tak można. A to tak. Hop. Hop. W ogóle wezmę na D8. Co? A to teraz to nie wezmę na D8. Szacha dajmy. Niech ten król tam stąd ucieka. Tu. Dobra, podejdę królem. Zagrajmy tak, żeby dać szacha, wziąć pionka. Jeszcze tak. Już by żadnej kontry nie było. Szaszek. Tak, nawet tak grożę. O, teraz to jest szybka wymiana. Bierze od tego pionka, złapie. Ty mojego nie. Okej, okay, jest mat. I lecimy dalej. 1041, Albania. Albania. E4. No to co? Znowu gambit królewski. Poćwiczmy go trochę. Goniec C4. Ostro, ostro i na temat. Taktycznie, ostro. A może zagrać tak? Co? Tak nie mogę? Jeszcze bardziej przeostrzyć? W sumie nie wiem, czy tak chcę. Nie no, król F1 zagram po prostu. To tak samo jakby tutaj dał szacha, bo i tak mam skoczka na F3 z tempem, sobie go fajnie wyprowadzę. Król F2 nie można by było zagrać, bo hetman by dał szacha i tutaj by leciał. Wiesz, takie pułapeczki tutaj przeciwnik stosuje. A6 kompletnie ruch bez sensu. Ja nie rozumiem takiego posunięcia. No tak nie można grać. No nie można tak grać, moi drodzy. Tutaj w ogóle chyba tak. No chyba tak, grajmy prosto. Jest możliwość. Aha, tutaj bicia nie przewidziałem, chwila. A no właśnie. Aj, ale dobra, mam ruch D4 na szczęście, bo bronię tutaj i bronię tutaj. Okej. Okay. On ma teraz D5. Potem tu nie ma D5, bo tu nie może zbić, bo tam i zdobywam hetmana. Dobra. No właśnie, wpadł w pułapkę. Hetman nie ma wyjścia, teraz bicie tutaj i goniec. I zbijam hetmana. No dobra, mamy cię. Ale tu kurczę, te pułapki czasem fajnie wchodzą. No wezmę po prostu hecia. Nie chciał bić od razu. O, jak nie chcę zbić gońca, to ja nim uciekam. Zachowajmy armię. Skoczek, goniec. Taki ruch oczywiście go pewnie interesował. A może nawet i taki. Ok, uciekamy, nieważne. Hetman więcej. Hop. Wszelkie wymiany wskazane. Hop. Tak,
kolejna wymiana się szykuje. Proszę bardzo. Nie chcę. Dobra, trzeba wyprowadzić ostatnią figurę. Oczywiście, ja też mogłem brać tutaj pionkę na C5. Można było naprawdę grać wszystko. Aha, tutaj grozi. Dobra, wymieniamy. Okej. Okay. Dobra, wezmę pionka. Jeśli szach, to król na G1 po prostu. Robi się gorąco. Może H4. Wprowadzę sobie drugą wieżę do gry. To uprości sprawę. Może nawet tak. Wieża C3, żeby nie było hetmana, bo już tutaj można było przegrać. Trzeba uważać. Tak myślałem. Ojejku, źle zagrałem. Na D6 trzeba było. Czyli dokładniej. No ale dobra, zbijamy. Na D8 zbijamy. Jakieś takie rzeczy. Ok. Dzięki za dzisiaj. 1061. Cóż, do następnego razu. Dzięki. Do zobaczenia.